Ja myślę, że to jest nasze wspólne działanie i wspólne dzieło. Idziemy razem do wyborów i wspólne nasze zaangażowanie każdego z nas da ten efekt, który będzie ogłoszony 16 listopada. Ale wracając do tego tematu, do naszej kandydatury, do pana Andrzeja Wiśniewskiego jako kandydata na prezydenta. Miałem okazję pełnić funkcję radnego kilkukrotnie w Radzie Miejskiej Grudziądza. Najlepiej wspominam w zasadzie kadencję z Andrzejem Wiśniewskim. Był to rok 2006. Andrzej Wiśniewski to przede wszystkim, i myślę, że nie przesadzę, ale skuteczność, samodzielność i odwaga. I mądre decyzje. Wszystkie, które podejmował. Po wygranych wyborach na biurku poprzednik zostawił dokumenty dotyczące sprzedaży jednej z grudziąckich spółek, OPS-u. To olbrzymia wartość dla miasta Grudziądza, to olbrzymia wartość dla mieszkańców. Taką spółkę sprzedaje się jednorazowo. Później jej nie ma. Pan Andrzej Wiśniewski oczywiście, pomimo deficytu, który był wtedy 30-milionowego deficytu, poprzednik, pan prezydent zdecydował, jego poprzednik, pan prezydent Tafelski zdecydował o sprzedaży OPS-u. Pan Andrzej Wiśniewski wstrzymał tę sprzedaż. Znalazł inny sposób ratowania grudziąckiego budżetu. Ale jak to się ma do dzisiejszej sytuacji, kiedy mamy na karku samorządu grudziąckiego prawie 800-milionowy dług? Szanowni Państwo, miasto Grudziądz to jest około 300 milionów. Spółki miejskie i szpital to jest około 500 milionów. Czasami zastanawiam się, czy samorząd po stronie Platformy Obywatelskiej i Wspólnego Grudziądza stracił świadomość. Bo trudno znaleźć się, to jest odpowiedź i tą ciszę, którą kwituje, można powiedzieć banalne zdanie, Polacy, nic się nie stało, nic się nie dzieje, bo tak reaguje Platforma Obywatelska. Jak gdyby nic się nie stało. Co to jest 800 milionów? Ale myślę, że Andrzej Wiśniewski w 2002 roku miał tą świadomość tamtej sytuacji, a dzisiaj ta świadomość jest prawie 30-krotnie wzmocniona, bo ten dług naprawdę jest przeogromny i będzie musiał się z tym zmierzyć. I to jest potężne wyzwanie i bez pomocy mieszkańców, bez pomocy grudziąckich firm, bez zaangażowania wszystkich pozostałych partii politycznych, stowarzyszeń, ugrupowań nie damy sobie z tym rady. Będziemy musieli wyprzedawać kawałek po kawałku, zgodnie z dewizą Roberta Malinowskiego, który zrobi to, jeżeli wygra po raz kolejny. Ale przy zaangażowaniu, przy pomocy i wierzę, że Andrzej Wiśniewski znowu po raz kolejny ten Grudziądz wyprowadzi z zapaści. Dziękuję.